Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines i zobaczcie, co się stało na tej autostradzie, jaka ona jest piękna, pusta. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, to ten koreczek się ciągnął się tam daleko, daleko. No a w tym momencie to wygląda po prostu pięknie. Jeszcze poza odcinkiem zmieniłem sobie jedną taką drobną rzecz, ponieważ w poprzednim odcinku ustawiłem sobie tutaj światła, po czym zacząłem ustawiać znaki pierwszeństwa i one automatycznie nam te światełka usunęły. Niestety nie wiem teraz, czy ktoś z Was zwrócił na to uwagę w komentarzu, ponieważ nagrywam ten odcinek zanim Wy zobaczyliście jeszcze ten poprzedni, ale domyślam się, że pewnie tak, pewnie było pełno komentarzy o tym, Blunik, zrobiłeś znaki i wyłączyłeś te światła. No ale to już mamy na szczęście naprawione i w tym momencie to nawet jakoś działa. Możemy wprowadzić jeszcze parę drobnych zmian, żeby to działało jeszcze lepiej. Ja bym sobie zaczął od czegoś takiego, żeby wyłączyć to przejście. Jeśli ludzie chcą przechodzić tędy, to niech sobie pójdą na to przejście tutaj, potem niech przejdą pod tą stacją, bo tu jakiegoś wielkiego ruchu nie ma, więc nie będą mi przeszkadzali i niech wejdą sobie z powrotem tędy. Już jedno przejście zostawmy tutaj w spokoju. Więc to jest taki jeden drobiazg. Jeśli chodzi o drugi drobiazg, to ja bym zrobił jeszcze coś z tym przystaneczkiem, bo przed chwilą tutaj widziałem, że jak wjeżdżały dwa autobusy, to one mi troszeczkę blokowały to skrzyżowanie, więc wydaje mi się, że lepiej będzie, jak ten przystaneczek będzie troszeczkę dalej. Tak samo z tym możemy sobie go przesunąć na przykład tutaj gdzieś za to skrzyżowanie. Chociaż teraz się może okazać, że będzie nam się blokowało to w tym miejscu, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jakichś większych problemów z tym nie będzie. Najwyżej będziemy to zmieniać. Więc przejdźmy może do tematu, którym chciałbym się dzisiaj zająć, czyli w końcu jakieś tramwaje. Tak, to jest stare miasto, myślę, że tramwaje będą tutaj naprawdę fajnie wyglądały. I jak ja to mniej więcej planuję? Chciałbym, żeby na pewno dało się wyjechać takim tramwajem spod tej stacji tutaj podmiejskiej. One by sobie jechały tą główną drogą tutaj i teraz uwaga, uwaga, nie chciałbym robić czegoś takiego, żeby wpuszczać tramwaje na to skrzyżowanie. To jak dla mnie mogłoby spowodować tylko większe korki, te tramwaje musiałyby tutaj czekać i tak dalej, więc mi się wydaje, że na tym skrzyżowaniu pojechalibyśmy sobie po prostu na wprost. Za tą stację kolejową, tu byśmy zrobili przystanek. W tym miejscu, tu środeczkiem jakaś ścieżka czy coś, żeby dało się na ten przystanek podejść. Później byśmy zjechali jakoś bliżej drogi i prowadzilibyśmy osobny tor obok drogi, a między torami i tą drogą byśmy sobie jakąś zieleń zrobili. Coś takiego, jeszcze dokładnie zobaczymy, więc może zacznijmy to budować, bo już troszeczkę czasu minęło. Weźmy sobie taką szeroką drogę z tramwajami i w tym miejscu byśmy sobie to wszystko ulepszyli. Wydaje mi się, że to jeszcze tak, tutaj to do końca będzie trzeba zrobić. Jakieś tam ścieżki się popsuły, no ale to wiadomo, zaraz to sobie naprawię. Dalej, pojedziemy sobie takim zwykłym torem, chociaż jeszcze zobaczymy, jak on tutaj dokładnie będzie skręcał. W sumie chwila, bo to jest tor z drogą. Takiego tutaj nie potrzebuję, niech to będzie tylko tor. Okej, coś takiego, zaraz jeszcze z tymi słupami coś tam porobię. No i teraz, taki tor by sobie szedł, wydaje mi się, że tak prosto przy tym. Okej, tak to będzie fajnie wyglądało, właśnie jak ten jeden beton z drugim będzie jakoś zlany, tylko że problem jest z tym, że tutaj ten parking troszeczkę wychodzi, więc ja bym podniósł troszeczkę te tory. Okej, i powinno być dobrze. Może wybuszmy sobie ten fragmencik i teraz zrobiłbym to połączenie na jakimś takim łuku. Okej, żeby tu nie było jakichś dziwnych takich zakrętów pod kątem 90 stopni czy coś takiego. Dalej, poprowadziłbym sobie tory może gdzieś tak przy tej drodze i niech to będzie na przykład tak na te dwie krateczki. Okej, dwie krateczki odstępu sobie zostawmy i te tory niech tu idą gdzieś do końca, będą sobie właśnie tak równolegle przy tej drodze szły. Z tego miejsca robimy wyjazd. Niestety jakieś tam kamienie się poburzą. Dobra, już nie będę przesadzał z szanowaniem tych kamieni, mniejsza z tym. One i tak nie były jakieś piękne, łączymy sobie to z tym. Okej, no ważniejsze jest, żeby jednak był dobry transport w mieście niż jakieś tam drobne kamyczki. Tramwaj sobie tędy przejedzie, tutaj skręci, może być. Wróćmy sobie na chwileczkę, tutaj na początek, ponieważ co tu będzie trzeba zrobić w tym miejscu, to ja bym chciał zamienić sobie tą drogę, która prowadzi na tą część osiedla. Dalej, pojedziemy sobie tutaj i dopiero z tego skrzyżowania zrobiłbym teraz taki tor jednokierunkowy i chciałbym, żeby on szedł dosyć prosto, bez żadnych kombinacji i na przykład mógłby się połączyć gdzieś tak na tym skrzyżowaniu. Dobra, wydaje mi się, że to będzie dobre miejsce, tylko oczywiście mamy problem ze ścieżką. Tą ścieżkę trzeba by teraz zrobić jakoś gdzieś tak do tego miejsca, tylko jest taki problem, że ja teraz nie mam za bardzo jak tutaj zrobić przejścia dla pieszych, chyba że dałoby się to zrobić tym Node Controllerem. Jak to się robi tym modem? Zaznaczamy sobie to typ węzła, środek, zegnij, rozciągnij, skrzyżowanie. Czy takie skrzyżowanie będzie pozwalało, żeby tutaj było przejście dla pieszych? No spróbujmy, przesunąłbym sobie to na przykład do tego miejsca. I teraz ta ścieżka powinna iść sobie jakoś tędy, w miarę tak prosto. I teraz jeszcze jedno takie pytanie, czy dałoby się na przykład namalować tutaj jakieś przejścia dla pieszych? Zobaczmy, czy ten mod do malowania pasów ma możliwość malowania przejścia dla pieszych. Da się, trzeba przytrzymać shift, czyli w ten sposób? Okej, no dobra, jest tutaj jakaś jedna linia, nie no, są nawet pasy, tak. Troszeczkę słabo je widać na zaśnieżonych torach, ale będzie się dało przejść, a to jest najważniejsze. Musimy sobie przesunąć kawałeczek ten tor, żeby ta kolumna mi tutaj nie przeszkadzała.
przeszkadzała. Gdzieś tak do tego miejsca, okej. Okay. Zakrętu raczej nie zepsułem. Tutaj też widzę, że po tym chodniczku obok torów chodzą sobie jacyś piesi, więc myślę, że będą bardzo, bardzo szczęśliwi, że jakieś nowe połączenie też tutaj dostali. Teraz, trzeba by postawić jakąś zajezdnię tramwajową i myślę, że to będzie bardzo dobre miejsce. Nie chciałbym jej gdzieś może tutaj w mieście stawiać. Nie, szkoda miejsca. Tutaj absolutnie nie. Tu będą szły tory kolejowe, więc na takie rzeczy nie ma niestety tu miejsca. Także tą zajezdnię postawiłbym sobie, no myślę, że właśnie tutaj gdzieś przy tym skrzyżowaniu, przy tym wyjeździe tam właśnie na tą główną drogę. Trzeba by jeszcze zrobić coś, żeby te tramwaje miały gdzie zawracać. No właśnie, bo na razie to są takie tory donikąd, więc zrobimy sobie tutaj taką tymczasową pętlę, żebym mógł w ogóle utworzyć jakąś linię. Później to oczywiście wyburzymy, gdzieś te tory sobie dalej pójdą i pewnie gdzieś w mieście to zawróci. W ogóle też bym tak sobie sprawdził, w razie czego jakby tu wyglądała sytuacja z tymi torami kolejowymi. Czy gdybym w przyszłości na przykład wyprowadził jakiś tor tutaj, czy on mi za bardzo nie będzie kolidował z tymi torami tramwajowymi, bo myślę, że to warto właśnie na tym etapie sprawdzić i teraz pokażcie mi, jakby to wyglądało, to znaczy możliwe, że lepiej by było, gdyby te tory tramwajowe jednak były kawałeczek dalej. No i teraz to będzie dużo, dużo lepiej wyglądało. Tory normalnie tutaj mają te kolumny, nic się nie dzieje, tramwaj sobie pięknie tędy przejeżdża. Tutaj nawet mamy ciekawą rzecz, czy to może w ten sposób zostać, to znaczy troszeczkę to najeżdża, gdyby minimalnie przesunąć ten słup, to myślę, że nawet moglibyśmy zostać przy czymś takim, no dobra, powiedzmy, to jest tylko śnieg. Także tym już bym się bardzo nie przejmował i właśnie niech ten tramwaj sobie tutaj tak pięknie pod tym przejeżdża. Przejdźmy w takim razie do zrobienia jakiejś linii tramwajowej. Jakby to wyglądało? Na pewno musi być przystanek tutaj, pod tą stacją kolejową, zrobimy ją może przed tym skrzyżowaniem. Dalej, myślę, że taki przystanek końcowy pod tą zajezdnią tramwajową będzie idealny. Później wyjeżdżamy sobie na drogę, więc powiedzmy, że właśnie coś w tym miejscu. Dalej, dalej, dalej. Chyba na tej drodze już więcej tych przystanków nie potrzeba. Ja bym podjechał od razu sobie w to miejsce, gdzieś tak z tej strony. Dobra, niech to będzie z tej strony. Później wyjeżdżamy pod główną drogę, więc w okolicach tej pętli autobusowej. No i tutaj tymczasowy jakiś przystaneczek końcowy. Zobaczymy, jak to dokładnie później będzie wyglądało. Wracamy sobie praktycznie w ten sam sposób, tylko że może zakończymy sobie linię tutaj i ja bym ten przystanek może jeszcze kawałeczek przesunął. Niech to będzie po prostu jako jeden przystanek. Tutaj jest w tamtym kierunku, tu jest w tamtym kierunku, więc właśnie niech one tak troszeczkę bliżej siebie będą. Teraz jeszcze ważna rzecz, ponieważ ja nie chcę takich domyślnych tych tramwajów, pobrałem sobie takie modele, które bardziej by mi pasowały na Stare Miasto, coś takiego. Może jeszcze za bardzo nie widzicie, jak to wygląda, ale zaraz się okaże i w ogóle tak się zastanawiam nad kolorem linii. Może coś bardziej takiego niebieskiego, tak bardziej właśnie zimowo będzie wyglądać. Okej, taki jasny niebieski. I tutaj już wyjeżdżają tramwaje tego typu i myślę, że tak, one tutaj genialnie będą pasowały do tego zimowego klimatu Starego Miasta. Pięknie, także w końcu mamy jakiś dodatkowy transport. No, a zanim one tutaj powyjeżdżają, pewnie jeszcze troszeczkę to zajmie. Pasażerów pewnie też na początku jakoś strasznie dużo nie będzie, ale powinno to odciążyć nam lekko te autobusy, ponieważ na przystankach autobusowych, jak widzicie, są tłumy. Więc mam nadzieję, że część z tych osób się po prostu przesiądzie na te tramwaje i jakoś nam to leciutko pomoże. Oczywiście jeszcze bardzo ważna rzecz tutaj, ja nie wiem, czy oni przez ten parking tak po prostu sobie przejdą na ten przystanek tramwajowy, więc tutaj musimy przez środek zrobić taką betonową ścieżkę. Nie powinno to być jakimś wielkim problemem, to jest tylko parking, więc jakiegoś wielkiego ruchu tutaj nie ma. Gdzieś tak tą ścieżkę robimy do tego miejsca. Okej, i niech oni sobie nawet środkiem tej drogi chodzą. Tylko jeszcze, po drugiej stronie, żeby dało się wejść na jeden przystanek i na drugi, to tu by mi się przydało jakieś przejście dla pieszych. Także w tym miejscu, na środku, zróbmy sobie, że to jest skrzyżowanie. No i zamalujmy, żeby to jakoś fajnie wyglądało, takie coś. Może to być tak naprawdę troszeczkę szersze. Okej, takie podwójne przejście i wtedy będzie się dało tu jakoś podejść. Czy to wszystko mi działa? To znaczy ten przystanek, powiedzmy, że niech będzie z tej strony. Okej, też żeby tak jakoś obok siebie nie były. Jeszcze trzeba by coś zrobić w tych okolicach. Tak, ponieważ to, że mamy tutaj przystanek, to jeszcze nic nie daje, ponieważ nie mamy dojścia na ten przystanek, więc tutaj podobnie. Też trzeba by zrobić właśnie jakąś ścieżkę. Myślę, że gdzieś tak właśnie z tego przejścia dla pieszych zrobimy sobie takie podejście tutaj. Drugie takie podejście. Okej, w środku się jakieś drzewko zasadzi. Myślę, że to fajnie będzie wyglądało. Zróbmy sobie w tym miejscu też, żeby było skrzyżowanie, żeby dało się jakieś przejście dla pieszych wstawić. Ja sobie to przesunę właśnie na środek między tymi ścieżkami i zrobię jeszcze, żeby te pasy tutaj były. I możemy to sobie troszeczkę szersze zrobić. Dobra, niech będzie. Jeszcze jak tam sytuacja z tymi przystankami wygląda? Przesuńmy sobie ten przystanek kawałeczek dalej. W sumie wiecie co, może troszeczkę za daleko. A ten, gdzie by tam poszedł, też daleko. Dobra, niech już po prostu wszystko tu w jednym miejscu będzie. Tutaj w środeczku może posadziłbym sobie jakieś takie drzewko. Okej, może pięknie w zimie nie wygląda, ale załóżmy, że jest nadzieja, że kiedyś przyjdzie wiosna i że to jakoś fajnie będzie wyglądało. Więc ogólnie trzeba by właśnie też się może tym ozdabianiem troszeczkę zająć. Powyburzałbym sobie te drzewka w tych okolicach. No i trzeba by troszeczkę to tutaj zazielenić. Chociaż wiecie co, bo to jest po prostu idealne
idealne miejsce na jakiś parking. Pokażcie mi, jak taki parking by tu wyglądał, tylko też jednak troszkę zieleni bym chciał, ale tak, to się zmieści jak najbardziej. Parking możemy dać w tym miejscu, a tu jest jeszcze sporo miejsca na jakieś krzaczki. Tylko właśnie, wydaje mi się, że widziałem już gdzieś kiedyś taki komentarz, że ciężko im tam wjechać w momencie, jak ci tutaj parkują. Coś takiego kojarzę, więc zabronimy tutaj tego parkowania. W tym miejscu tak samo, na całej długości, żeby tego nie było. Jak chcą parkować, no to właśnie w tym miejscu niech sobie to robią. Połączmy takie dwa parkingi, niech one tutaj będą tak bliziutko. Okej, zaznaczmy sobie teraz te dwa i wstawmy gdzieś tak w to miejsce. Dostawmy te dwa parkingi od razu, tak żeby tutaj się tymi liniami zgadzały i bierzemy w takim razie teraz wszystkie cztery. Wstawiamy je tutaj, przesuwamy do tego miejsca. Okej, będzie trzeba przez przystanek przejeżdżać, to znaczy to nie jest może idealna rzecz. Wiecie co, ja bym sobie jeden może taki wyburzył, żeby tutaj nie było jakichś takich dziwnych rzeczy, że oni muszą tutaj przejeżdżać całkowicie przez ten przystanek. Niech to jednak będzie kawałeczek dalej. Może nawet to byśmy sobie dosunęli gdzieś tak do tego miejsca. Tutaj to było bardziej w takim stylu, że jednak te odstępy zostawiałem. Dobra, więc dajmy sobie to tak. To przesuńmy jeszcze. Gdzie to było? Właśnie chodziło mi o to, żeby tamtego parkingu nie było. Chociaż... Dobra, po co nam tyle parkingów? Zostawmy troszeczkę więcej miejsca tu. Dokładnie, wydaje mi się, że tak może być. Wtedy będzie mogło być troszeczkę ładniej za tym przystaneczkiem. Tutaj jakieś na przykład choineczki sobie posadzimy. Nie wiem, jedna tutaj, druga tu, trzecia gdzieś na przykład za tym parkingiem. Dalej, jakieś na przykład takie drzewka. Okej, nie musi być wszędzie betonu, przecież. Tutaj coś w tym miejscu chyba będzie. Jeszcze można ewentualnie jakieś takie małe krzaczki dosadzić, żeby aż tak pusto nie było właśnie tutaj pomiędzy. No i teraz trzeba by coś jeszcze zrobić na tej linii między tymi parkingami a tymi torami tramwajowymi. Wydaje mi się właśnie, że te różowe drzewka byłyby tutaj ładne, to znaczy no wiadomo, one nie są w tym momencie różowe, ale to już serio mniejsza z tym. Postawmy je sobie do tego miejsca i tutaj jeszcze takie jedno, gdzie mi się zmieści pięknie. Po drugiej stronie myślę, że będzie tak samo, więc skopiujmy sobie te wszystkie cztery parkingi, postawmy je gdzieś tak w tym miejscu. Udało się za pierwszym razem, powiedzmy, że się udało. Dalej, kolejne cztery parkingi w tym miejscu. Dostawmy je sobie tutaj troszeczkę bliżej i teraz jedziemy znowu z taką linią tych krzaczków. Stąd, dalej. Dobra, tutaj może wszystkiego od razu nie będę parkingował. Powiedzmy, że na razie niech te drzewka sobie będą do tego miejsca. A dalej te parkingi to sobie wybudujemy następnym razem, jak już się będę bardziej tamtą okolicą zajmował. To jeszcze sobie wyłączmy, to jeszcze sobie wyłączmy. Tutaj to jest wszystko do wyłączenia. Proszę mi nie parkować. No i myślę, że będzie pięknie. Co wy na to? Proszę o ocenę w komentarzach. Jak wam się podoba coś takiego? Droga, chodnik dla pieszych, miejsca parkingowe, drzewka, tramwaj. Jak dla mnie, nawet ładnie to wygląda, ale to wam zostawię może ocenę. Możliwe, że w przyszłości będzie trzeba zrobić jeszcze jakąś jedną tutaj ścieżkę, żeby dało się dojść na jakiś przystanek, który tutaj by był. No ale na razie może to nie jest najważniejsze. Na razie sobie to tak zostawmy i przejdźmy może w końcu do budowy miasta. Jak tam zapotrzebowania? Jest w miarę równo. Więc wypełniłbym sobie może na przykład te strefy przy tej głównej drodze jakimiś takimi biurami. Okej. Tak, żeby troszeczkę wyciszyć właśnie te strefy mieszkalne. Dalej, mamy bibliotekę, mamy szkołę średnią. Mi się wydaje, że można by umieścić tutaj na przykład chociaż przed tą biblioteką troszeczkę na przykład takich sklepów. Dalej, ten narożnik też niech będzie w biurach. I moglibyśmy sobie tutaj coś zrobić jeszcze z tymi drogami. Przeprowadźmy taką drogę, to znaczy nie taką, tylko taką z pasem zieleni. Gdzieś tak w to miejsce. Tutaj, stąd, niech będzie jakieś takie odejście, to sobie razem połączmy. Trzy krateczki myślę, że będą wystarczające. I w sumie nie wiem, jak dokładnie dalej by prowadzić te drogi osiedlowe, ponieważ mam pewien pomysł, żeby zrobić coś takiego, że ta główna droga przechodziłaby sobie jakoś tędy, możliwe, że na łuku, właśnie żeby wszystko nie było takie równe, przejechałaby pod tą autostradą i to by się podłączyło gdzieś tak do tej drogi, która by wychodziła z tego skrzyżowania, żeby też nie było tak, że wszyscy z tego osiedla muszą mi się pchać na tą drogę i jeszcze bardziej ją korkować po to, żeby przejechać gdzieś w tamte okolice, więc właśnie fajnie byłoby tu mieć jakieś połączenie gdzieś tam pod autostradą i w tamtym kierunku. W ogóle znowu mamy jakiś koreczek na autostradzie, świetnie, no na początku odcinka było dobrze, a teraz znowu mamy ten korek, dobra, już mniejsza z tym. Może coś jeszcze z tego będzie, także na szybciutko, bo też nie chcę teraz za dużo czasu na to poświęcać, zrobilibyśmy sobie taką drogę tutaj na przykład z tego skrzyżowania. Tej drogi tutaj, kawałeczek też bym jeszcze wyprowadził, no i właśnie gdzieś w tych okolicach chciałbym mieć jakieś takie skrzyżowanie, tylko właśnie w którym dokładnie miejscu, może ja to sobie jeszcze wyburzę. I zrobiłbym tą drogę tak, żeby na przykład zachować dwie krateczki odstępu, dobra, żeby to też nie było jakoś tak super blisko wszystko, gdzieś tak dotąd ta droga może być. No i teraz zrobimy sobie przełamanie tej prostej siateczki, zakrzywimy tą drogę w ten sposób, przeprowadzimy ją kawałeczek prosto gdzieś w okolice tej autostrady i teraz trzeba by jakoś pod tą autostradą przejechać. Na jakimś takim łuku, pokażcie mi jak to będzie wyglądać, mieści się, okej. No i ta droga przechodziłaby sobie jakoś tak i myślę, że na razie to sobie tak byle jak po
połączymy w przyszłości, jak się będę zajmować tą okolicą, zrobimy to pewnie jakoś ładniej, to tego w sumie na pewno nie będzie. Tak, ta droga jak już coś, to dalej gdzieś będzie szła w tamtą stronę. Też pewnie na jakimś łuku, żeby tutaj na tej plaży za bardzo nie szła, ale w tym momencie chcę mieć tylko połączenie, żeby już te samochody sobie mogły zacząć wjeżdżać w te okolice tego starego miasta. W ogóle co tu się dzieje z tym prądem znowu? Troszeczkę go za mało mamy. Okej, dostawmy może jeszcze jakąś jedną elektrownię, powiedzmy, że no dobrze, niech tu jakaś kolejna węglowa, kiedyś się będziemy zajmować może jakąś atomową, geotermalną, na razie idziemy dalej w ten węgiel. No i wróćmy może w końcu do tego zaludniania tego miasta. No tylko właśnie, tak to działa, że jak chce się zaludniać miasto, chce się, żeby ich się wprowadzało jeszcze więcej, to nagle się okazuje, że trzeba jakieś drogi porobić i tak dalej, więc to też nie jest takie super proste i oczywiste. Co zrobimy z tą drogą? Czy ja chcę ją mieć połączoną w tym miejscu? Tak naprawdę czemu nie? To może nawet dobrze wyglądać, to bym sobie zrobił jakoś w ten sposób. Ten środeczek możemy tak naprawdę pusty zostawić. Okej, niech będzie troszkę takiej przestrzeni dla mieszkańców, jakiś właśnie tam można by plac zabaw zrobić, czy coś takiego, też właśnie taką propozycję widziałem. Tyle chyba jeśli chodzi o te drogi. Teraz postawmy może sobie jakieś rury, żeby jednak mieli tą wodę i to grzanie. Przeprowadźmy to sobie pod tą drogą gdzieś tak dotąd, to możemy jakoś tutaj połączyć dalej. Z tą rurą sobie przejdziemy tędy. Tu jeszcze widzę, że kawałeczek takiej rury potrzeba. No i przeszedłbym do tego zamalowywania tych stref. Robimy sobie wielką strefę mieszkalną w tym miejscu. Całość przy tej bibliotece, o, może tutaj właśnie za biblioteką sobie zrobimy w mieszkaniach, może bez tej krateczki? W sumie dobra, może być z tą krateczką. W tym miejscu dajemy jakieś biura, no bo w okolicy też są sklepy, więc nie chcemy, żeby było za głośno. Tu mi jeszcze jakiejś drogi brakuje, wiecie co? To byłby dobry pomysł tutaj mieć tą drogę. Bo wtedy mogę wcisnąć tu jeszcze troszeczkę sklepów po tej stronie, troszeczkę biur po tej stronie, no idealnie będzie. Więcej biur, jeszcze na przykład w tej okolicy zrobimy sobie taki troszeczkę grubszy pasek. Okej, właśnie gdzieś tak dotąd. Między biurami, a tymi kamienicami mieszkalnymi zrobiłbym sobie na przykład takie przejście i wiecie co? Przepraszam mieszkańców tej kamienicy, która tu się przed chwileczką wybudowała, no ale idealnie by tutaj taka ścieżka wyglądała. Dotąd, to znaczy dobrze, tutaj niby mogłoby być jakieś połączenie, w ogóle strasznie blisko są te ścieżki. A gdyby na przykład wyburzyć sobie tą ścieżkę, wyburzyć, dobra, na chwileczkę sobie to wyburzymy, bo w sumie fajnie by tu wyglądała taka ścieżka prosta, to znaczy ją możemy troszeczkę tutaj dosunąć, gdzieś tak do tego miejsca, teraz tą ścieżkę oczywiście wrócimy, może być gdzieś w tym miejscu, pięknie, no i super. Tutaj, w tym punkciku robimy sobie, żeby to jednak było skrzyżowanie, przesuniemy sobie troszeczkę ten punkcik w to miejsce i dodamy tu jeszcze jakieś pasy. Tak i po drugiej stronie, okej, niech to właśnie takie szerokie będzie, będą sobie tutaj mogli mieszkańcy przechodzić. Także jak robimy z tymi mieszkaniami? Wydaje mi się, że mogłyby one być tu, troszkę te kratki w sumie, ale te kratki są popsute, co tu się dzieje? To znaczy teren może nie jest jakoś super równy. Ta ścieżka jest taka strasznie krzywa, czy to się zaraz jakoś ogarnie? To znaczy ja mogę niby tutaj spróbować coś wygładzić, chociaż wątpię, żeby teraz coś się udało. Dobra, mniejsza z tym, niech już tak będzie. Budujmy dalej. Mieszkania w tych okolicach, to całe też sobie na pewno zaznaczymy w mieszkaniach gdzieś tak dotąd, no tylko, że potrzeba by zrobić troszeczkę więcej sklepów. Dobrze, dobrze. Także myślę, że sklepy na tej drodze wjazdowej, gdzieś tak do tego miejsca, tutaj będzie trzeba troszeczkę biur dać, no bo właśnie, tam są dalej strefy mieszkalne. Może więcej jakichś sklepów na przykład w tej okolicy, gdzieś tak dotąd, wtedy na przykład po tej stronie dalibyśmy sobie biura, no bo też jednak na te mieszkania w tym momencie nie ma jakiegoś wielkiego zapotrzebowania, na biura jest, więc właśnie troszkę tych biur niech tu będzie. Myślę, że te biura mogłyby iść nawet gdzieś tak dotąd, wtedy te sklepy na tym zakręcie też by mogły być. Dobra. No i tak naprawdę z tymi sklepami pojechałbym jeszcze dalej, przecież tu będzie autostrada, to nie będą jakieś super miejsca do zamieszkania, także właśnie więcej tych sklepów. Po tej stronie myślę, że jakieś biura właśnie, żeby oddzielić tych mieszkańców od tego hałasu. Tu może na rogu na przykład jakieś takie sklepiki, okej, to byśmy sobie zrobili w sklepikach, tutaj też jakieś sklepiki, a tutaj w środku jeszcze na przykład parę mieszkań. Dalej, spróbowałbym jakoś wypełnić ten teren. Wyprowadźmy sobie na przykład taką drogę w tym miejscu, później przejedźmy z nią kawałek tutaj, okej, żeby jednak gęściej te wszystkie budyneczki były. Z tą drogą, żeby było troszeczkę ciekawiej, na przykład zjechałbym lekko tak niżej, okej, i to byśmy sobie połączyli w ten sposób. Kawałeczek trzeba by tutaj uzupełnić tej ciepłej wody, w sumie dobra, niech to już razem będzie wszystko połączone. Całość tego zaznaczymy sobie na zielono, dalej tutaj w tej okolicy też na zielono, idziemy z zielonym gdzieś tak dotąd, w tym miejscu jakieś biura, żeby się oddzielić. Myślę, że biura też można w tej okolicy dać, dalej cały ten paseczek, pewnie, tutaj wszędzie mogą być biura. Tylko bym zrobił taką rzecz, żeby na przykład przy tej drodze nie było krateczek, w sumie tutaj też mi krateczki nie są potrzebne i wtedy te kamienice pięknie równo tutaj w tym miejscu będą. Jeśli chodzi o jednokierunkowość tych dróg, to ja bym zrobił to w ten sposób, żeby tutaj był taki wjazd, taki objazd naokoło całej tej strefy. Ta droga może dalej prowadzić w tym kierunku, tutaj sobie wjeżdżamy. I teraz jakiś wyjazd zrobiłbym tutaj. Okej, czyli jedziemy sobie tak, tak, tak i tą drogą wtedy by się tylko wyjeżdżało.
odjeżdżało. W takim razie, tutaj chciałbym mieć wjazd, dalej pojechalibyśmy sobie tam, w tą stronę możemy jechać w tym kierunku, tutaj byśmy sobie na przykład wyjechali, no i jeszcze została ta droga, ja bym ją dał w tym kierunku. Tak, jakby to było w drugą stronę, to tu by trzeba jakieś dziwne rzeczy robić, żeby w ogóle z tej strefy wyjechać. Ten fragmencik zostawmy dwukierunkowy, dobra, już nie będę kombinować, żeby jakoś tego nie popsuć. Ścieżki między kamienicami, oczywiście, tutaj mamy kawałeczek taki, więc można by idealnie takie wejście zrobić. Przejedźmy sobie na przykład kawałeczek tutaj. Możemy mieć połączenie z tą drogą. Teraz, ajajaj, będzie trzeba zniszczyć jakąś kamienicę. Trudno, no dobra. Nie może być zawsze tak, że wszystkie kamienice przetrwają. Jednak czasami serio, trzeba gdzieś zrobić jakąś ścieżkę, no i już po prostu trudną. Tak, i teraz ten fragmencik, okej. Okay. I tu byśmy mogli przejść przez ten sklep, tylko że ja bym wolał już zniszczyć ten większy sklep. Tak, bo jakbym zniszczył ten mały sklep, to już raczej nic by z niego nie było. Więc zróbmy to w ten sposób, to połączymy z tym i dzięki temu mamy tu fajne przejścia. Więcej przejść raczej w tych okolicach nie potrzebuję, nie, myślę, że to będzie wystarczające. Jako, że jest troszeczkę słabo z tymi podstawóweczkami, to ja bym sobie uzupełnił to miejsce, które tutaj kiedyś tak zostawiłem puste przy tym rynku. Tylko, że tą podstawóweczkę musimy sobie przesunąć, okej, okay, niech ona będzie gdzieś tak tutaj, a tu oddajemy sklepik. Zaznaczmy sobie to z powrotem, no i mamy to uzupełnione. Także, no może ta podstawówka jest troszeczkę mała, możliwe, że powinienem poszukać jakiejś takiej podstawówki w formie kamienicy. Czegoś poszukam, najwyżej zamienimy, na razie niech będzie coś takiego. Mamy mnóstwo problemów z transportem dla zmarłego mieszkańca, jakieś też problemy ze śmieciami, z przestępczością, ajajaj, to znaczy ja się domyślam dlaczego, pewnie przez te koreczki. Jak tutaj sytuacja z tymi korkami, to znaczy autostrada widzę, że znowu jest zakorkowana, okej, okay, dobra. A sytuacja w mieście jak wygląda? Ustawiacie się mi tutaj i tak naprawdę stoicie przed tym skrzyżowaniem, bo tak, to jest serio, bez sensu. Jak wy to robicie? Dlaczego na tym środkowym pasie w ogóle wy czekacie, żeby skręcać w lewo? W lewo skręca się z lewego pasa. Środkowym jedźcie na wprost, bo to jest bez sensu, że cały ruch nie może w ogóle jechać na wprost. Tam jest pusta droga, dlatego że jakaś jednokierunkowa dróżka tutaj jest zapchana. A ona tak naprawdę jest zapchana, dlatego że się nie da wjechać na tą drogę. Taki troszeczkę zapętlony korek. Ci nie mogą tutaj wjechać, bo ci nie mogą wyjechać, bo tu jest korek. Także no zobaczymy. Teraz może jak się będą na tym lewym pasie ustawiać, może coś będzie lepiej, nie wiem. To się jeszcze okaże. Dalej, jeszcze po tej stronie w sumie, bo w prawo teoretycznie moglibyście z tego buspasa skręcać. Nawet tak jest ustawione, tak, można w prawo z buspasa, w takim razie ze środkowego pasa już mi nie skręcajcie w prawo, no bez sensu. Zjeżdżajcie na ten prawy pas i tam sobie skręcajcie. Ja bym jeszcze spróbował zrobić jedną rzecz, bo oni w sumie tutaj nigdy nie wyjadą, będą tak czekali w nieskończoność. Dajmy tu jakieś światła, ja nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, okaże się. No myślę, że najlepiej będzie sprawdzić. Włączmy to, niech oni sobie tutaj wyjeżdżają, no bo nie mogą też tam w nieskończoność czekać, a ci na tej głównej drodze może też bardzo nie będą na to narzekać. Tutaj w ogóle na tym skrzyżowaniu też jest coś źle ustawione, to znaczy tak, tutaj jak najbardziej może być wjazd na zablokowane skrzyżowanie, tutaj mi to nie przeszkadza. No dobrze, ale jednak korek koreczkiem, a problem ze zmarłymi mieszkańcami cały czas mamy, więc może dostawiłbym jakieś krematorium, na przykład w tych okolicach. Może gdzieś na przykład przy tej głównej drodze tutaj. Okej, okay, na razie je sobie tutaj postawię, nie wiem jeszcze jak to dokładnie będzie wyglądało, no ale to najwyżej sobie gdzieś je tutaj kiedyś przestawimy. Na razie niech tu będzie i niech mogą tam jeździć. Tylko że trzeba by doprowadzić jakąś wodę, to myślę, że już możemy zrobić zwykłymi rurami, jakaś woda tutaj, może ogólnie pod tą drogą też sobie to przeprowadzę. I doprowadźmy sobie prąd jakimś takim podziemnym budyneczkiem. Dobrze, kolejne rzeczy. Tutaj widzę, że są jakieś problemy ze ściekami, no to już nie jest fajne. Dostępność wodociągów z wodą jest troszeczkę słaba i to uzdatnianie ścieków też nie jest zbyt dobre. Także trzeba by postawić sobie taką jeszcze jedną stację wodociągową, to sobie podłączmy tutaj do sieci i może jeszcze jedną taką wewnątrzlądową oczyszczalnię wody, tylko że to bym postawił jakoś po tej stronie. Okej, mamy tutaj pełno miejsca na takie zabawy, także drugie takie i teraz powinno być idealnie. Problemy ze śmieciami. Co ja wam teraz z tymi śmieciami zrobię? To znaczy jakieś wysypisko, czy tam spalarnie powinniśmy mieć tutaj. Właśnie, jest spalarnia. Śmieciarki w użyciu 10/52. Jeśli chodzi o centrum recyklingu, 9/18, więc domyślam się, że to cały czas są te problemy z koreczkami. To nie jest to, że nie ma kto tam jechać, tylko problem jest w tym, że nie ma jak tam dojechać, także coś mi się wydaje, że będzie coś trzeba zrobić. Mamy taką rzecz, jak stacja przeładunkowa odpadów. Z tego, co tutaj możemy wyczytać, on jest przyjaźniejszy dla środowiska, może znajdować się bliżej centrum miasta. Właśnie, ponieważ my tutaj nie spalamy tych śmieci, nie przetwarzamy ich w żaden sposób, po prostu je zbieramy, a potem przewozimy do takiego budynku, zakład przetwarzania odpadów. No tylko właśnie, to by trzeba gdzieś postawić. Czy nas w ogóle stać na coś takiego? Koszt 100 tysięcy, jak najbardziej nas stać, utrzymanie 5400 na tydzień. Troszkę dużo, ale z drugiej strony, mając coś takiego, to sytuacja ze śmieciami już będzie ogarnięta na troszeczkę dłuższy czas, tylko pytanie teraz, gdzie ja w ogóle coś takiego zmieszczę? Teoretycznie to by się nawet tutaj
tutaj zmieściło, to znaczy zmieściłoby się. Na pewno trzeba się pozbyć kamyczka oraz trzeba by przenieść gdzieś składowisko śniegu. Chociaż akurat z tym składowiskiem to wielkich problemów nie będzie, to sobie możemy dać w tym miejscu, bardzo tutaj nie będzie przeszkadzało. No i dzięki temu możemy postawić ten zakład przetwarzania odpadów gdzieś tutaj, on leciutko tu na drogę będzie nachodził, ale to zaraz sobie jakoś ogarniemy, żeby było dobrze. Przesuńmy sobie to jakoś tutaj bliżej do drogi też, żebym czasami z tym ogrodzeniem tutaj nie naszedł, żeby jednak ci piesi się zmieścili. Okej, to sobie stoi tak krzywo, no ale jeśli to się nie zmieści, to będzie trzeba coś zrobić z tą drogą. Po prostu sobie ją kawałeczek przesuniemy, wyburzymy ten fragmencik i zrobimy, żeby szło kawałeczek obok. No dobrze, mamy to kawałeczek przesunięte i tak, widziałem wasze propozycje wtedy, jak to budowałem, że można by to podłączyć do ronda, to znaczy, no można by, na razie nie ma wielkiego ruchu. Powiem tak, jak kiedyś będą tu jakieś straszne problemy, to spróbujemy podłączyć to do tego ronda. Na razie bardziej bym chciał tu mieć jednak wjazd na tą strefę fabryczną. Może to też teraz jakoś pięknie nie wygląda na tym nasypie, także chyba zamieniłbym, żeby to jednak było na wiadukcie. Po prostu jakiś taki zjazd. Teren obok sobie możemy troszeczkę wygładzić, ale to też już tak naprawdę drobnostka. Okej, nie ma co tutaj się tak bardzo na tym skupiać. Także mamy już ten duży zakład przetwarzania odpadów. Do niego w razie czego ciężaróweczki mogą stać w korkach, byle nie było koreczków do tych takich lokalnych. Jak to się nazywało? Stacji przeładunkowych odpadów. Dokładnie, takie coś możemy sobie stawiać troszeczkę częściej później w mieście. Oni będą zbierali śmieci prosto od mieszkańców, a potem będą je wywozili do tego zakładu. I coś mi się wydaje, że chyba jednak musimy troszeczkę szybciej ten śnieg zbierać. To znaczy powiem tak, to pięknie wygląda ten śnieg na ulicach, bardzo klimatycznie, no ale jednak trzeba by coś zrobić, no bo to tak nie może być w mieście. Także dostawimy sobie może jeszcze jedno takie składowisko śniegu, na razie kładę tu wszystkie takie rzeczy, możliwe, że tu będzie taki właśnie zakątek z takimi rzeczami, kiedyś to sobie poukładam, jak się będę tym zajmować, na razie po prostu to postawmy i niech oni tutaj zbierają ten śnieg z ulic właśnie w tych okolicach. Jeszcze została mi jedna rzecz do uzupełnienia, tutaj, w tym miejscu, kiedyś jeszcze tego nie skończyłem, ponieważ czekałem na zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie już jakieś mamy, więc możemy sobie zrobić na przykład te strefy biurowe w tym miejscu, całe to znaczy pytanie, czy całe to musi być? Po tej stronie niech będzie sobie ta strefa biurowa, tu możemy dać jakąś strefę mieszkalną, dobrze. W tym miejscu jest jeszcze troszeczkę takiej wolnej przestrzeni, także jakiś mały sklepik możemy tam wcisnąć. Jeszcze jak jestem w tej okolicy, to tak się cały czas zastanawiam, bo te samochody to tutaj naprawdę powinny szybko przejeżdżać, a jak ci piesi tutaj zaczną przechodzić, zaraz zobaczycie. O, teraz, no właśnie, idą tłumy i te samochody wtedy nie mogą jechać. Poza tym też jest to, że tutaj mieliśmy buspas, w tym miejscu nie mamy buspasa. Może tutaj ten buspas nie byłby głupim pomysłem. Może niekoniecznie tu jest potrzebna aż taka szeroka droga jak tam, więc ja bym po prostu to zrobił w ten sposób, żeby ten skrajny prawy pas był buspasem, a tu taki jeden pas dla tych pojazdów. Zobaczymy, czy to się w ogóle jakoś sprawdzi. Czyli co, autobusy wjeżdżają tutaj, wy skręcacie w to miejsce, no i w sumie tyle, to jest dobrze. Stąd wjeżdżacie na ten pas, a tutaj busik jedzie na wprost, ewentualnie inni jadą na wprost. Dobra, jeszcze stąd możemy sobie zrobić już taki wspólny zjazd na ten jeden pas tutaj. Okej, możliwe, że kiedyś tam dalej też jakiś buspas zrobię, ale to w tym momencie się tym nie zajmuję. No i coś z tymi pieszymi trzeba zrobić. Ja bym zakazał im. To na pewno, tak, zakażemy im. Tylko jeśli wyłączamy możliwość przejścia dla pieszych, to trzeba by jakoś im to umożliwić. Zróbmy sobie na przykład jakieś wejście tutaj do tunelu. Powiedzmy, że coś takiego. Dalej, z tego miejsca przeszlibyśmy sobie za tą kamienicę, bo tutaj zaraz jakaś się powinna wybudować i trzeba by zrobić wyjście gdzieś w tym miejscu. Może inaczej, bo to by było strasznie strome. Ja bym chciał, żeby to wejście było gdzieś na przykład w tym miejscu. Zeszlibyśmy sobie pod ziemię, na takim łagodnym łuku. Może to być troszeczkę dalej i stąd dopiero. O, właśnie. I to połączymy jedno z drugim. Wtedy to byśmy sobie mogli leciutko na przykład przesunąć tutaj dalej. Tą ścieżkę byśmy sobie nadrobili, tylko oczywiście na powierzchni. Aha, bo to mi się oczywiście zepsuje. No, ale to sobie naprawimy. Jeszcze raz wyjście tutaj. Może trzeba to bardziej, o, bardziej w tym stylu zrobić i połączenie z tamtym. Pięknie. Teraz sobie możemy to już mówitem jakoś przesunąć. To sobie możemy przesunąć. Ten punkcik pod ziemią też bym jeszcze troszeczkę jednak przemieścił, żeby to było jakieś takie łagodniejsze. Dobrze. Więc teraz ci piesi zamiast przechodzić tym przejściem, to sobie będą tutaj wchodzili między kamienicę, do tunelu i pod drogą będą mogli wygodnie przejść. Jeśli chodzi o przejście w tym miejscu, to na razie je zostawimy. Dobra, niech będzie. Na razie to niech będzie. Zobaczymy, jak to się tutaj spisze. Czy to, że oni mi tutaj nie przechodzą, jakoś poprawi ruch? No się okaże, się okaże. Tylko, że teraz to mi się tutaj jakieś dziwne koreczki robią. Aha, bo się wszyscy mi wciskają na tamten jeden pas. Dobrze, wciskacie się na jeden pas, jak się takie problemy rozwiązuje, albo się dodaje drugi pas, albo się daje światła, żeby wszyscy naraz nie wjeżdżali. Okej, więc na tym skrzyżowaniu też sobie zrobimy te światełka, no i zobaczymy, co w ogóle z tego będzie. No i okej, wystarczy tego na dzisiaj, troszeczkę dzisiaj zrobiliśmy, to znaczy główną taką rzeczą, no to właśnie są te tramwaje. Chciałbym teraz może tutaj zobaczyć, jak jakiś sobie przejeżdża. O, jedzie, dobra, takie zamknięcie.
zaśnieżone troszeczkę, pięknie zaśnieżone te dachy mają. Tutaj sobie jeżdżą, przejeżdżają za tą stacją, zgarniają tych pasażerów i rozwożą ich tam gdzieś dalej po mieście. Możliwe, że w przyszłości wjechałyby sobie na przykład gdzieś w tą ulicę, tutaj na przykład by obsługiwały i może potem jakoś przez rynek, zobaczymy jeszcze. No właśnie nie wiem, jak za bardzo pogodzić ten fakt, że tutaj jest rynek i żeby puścić jakoś tędy tramwaje, zobaczymy. To jeszcze muszę przemyśleć. Nie mówię, że nie będzie tramwajów na rynku, na razie po prostu nie mam jakiegoś takiego fajnego pomysłu, jakby to zrobić, także to się jeszcze okaże. No mam nadzieję, że wam się podobał jakoś ten odcineczek, kliknijcie łapeczkę w górę. Nic was to nie kosztuje, to jest bardzo proste kliknąć taką łapeczkę, także zachęcam. Dzisiaj po prostu klikacie łapeczki i zobaczymy, może jakiś rekord łapek uda się pobić. Trzymajcie się i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć.